Witamy serdecznie, targowisko miejskie w Nowym Dworze Mazowieckim. Trzymaj się. 6.50, panowie, lecimy dalej z gołąbkami. Tutaj mamy transule, białe ogony. Białe ogony, pytałem się wcześniej, 100 zł za tą parę. Tu mamy nasze brudaski. Czekam na kolegę, bo zaraz przyjedzie. Jedzie spod Łomży, weźmie pocztowego. Antenę tam ma wziąć do Tipesa. Kazałem mu wziąć Tipesa i inkubator mu oddam. Mam inkubator dla niego. A tu jest ładny czarnuszek. Brudawcza. Twój? Tak. Ile takich, proszę pana? Mogę go nagrać? Możesz. Bo nie wszyscy sobie życzą. Może. Sortuję. Ile taka przyjemność? Stówka. Z klatką czy bez? Może być i z klatką. 150? Wesoły jesteś. Jasnych nie mam, od Bolka wziąłem, wiesz, byś musiał do Bolka dzwonić, on ma tych jaśniaczków troszkę, no, białe ogony, nie? Takie powiem ci, tylko gonione to są, to nie tak, że tam nic nie wyrośnie, tak jak przyjdzie, tak będzie. Lepiej niech ma piórko, niż ma mieć wyrwane. No to się ciasne. Bo i tak się człowiek w sumie spotka. Ja miałem kolegę takiego, który mi, wiesz, tego brał ode mnie fajnie, a mi wyrastało, wiesz. Nie można tak, wie? Tu kolega się śmiał. Panowie, o tu jeszcze mamy jakieś tygrysy. Tu jakieś mamy tygrysy. Można nagrać, proszę pana? Za 10 zł można nagrać? Kibicem jestem. Kibicem? Moim kibicem? To mogę, tak? To ty dla mnie dychę w takim razie? Żartuję. Ja, aż widzisz, aż uśmiechnęłeś się, nie? Ja. Kurczę. Ile takie tygrysy jak moje kosztują? Te? No. Uciągaj. I co, nie chcą? To łapane, co, czy nie? Sąsiada? A kogo? To są moje, to jest lotczy. Lotczy? Likwiduję. Tak, za dużo? Mam 50 w domu. Jo. Dobra, uciekam dalej, będziesz oglądał. Zdrówka, kolego. Kibic mój, kibic, kibic. Niektórzy w porządku są bardzo, naprawdę. A niektórzy to... No, okazało się, że kurde, tu bardzo ładne. Tu bardzo ładne, tu jabłuszka, truskaweczki. O, tu jaka krata. O, zobaczcie jakie. O, tu jaki wiedeński ładny. Ile ten wiedeński, proszę pana? A to nie moje. A czyje? Moje. Ile ten wiedeński? Stówkę. Co to jest? Ten żółty sam jest. A ta siwa samica. Jaka cena jest? Czego? Bucianki? Nie, nie bucianki. Wiedeński czerwonej. Czerwonej, wiedeński. O, tej o. 150 zł para, o. To jest samica? Samica, a samiec ten drugi. Samica ładniejsza. Pokaż. A jak on ją złapie? Całe parę? Nie, jo. Zaraz podejdzie. Nie, ona warta, kolego. 5 dych warta. Tu pokażemy ładne wiedeńskie. Tutaj ładne wiedeńskie były zawsze. Ile takie, proszę pana, wiedeńskie jak widynki? Darmo dzisiaj. Dzisiaj darmo? Darmo dzisiaj dajemy. Dobrze, nie? Oglądałeś film chyba, nie? A ja cały czas. Jak to nagrywasz. A ile tamten kosztował biały w Czczewie? Pamiętasz, co powiedział? 20? No. Ze 100 minimum, nie? Dobra, to zaraz przyślę Przemka z klatką, od razu zestaw, które darmo, nie? Ta, tam, nie? Jeszcze chorek? Szotkę jeszcze do... Szotkę do zmiatania. Popularne. Taką ale... szotkę trzeba na internecie 45 zł. Ale ty. 45 na internecie. Ty, wszystkie kolory u ciebie tych wiedeńskich, nie? Ale żółtych nie ma. Malujesz, farby masz, nie? Sprzedałem dzisiaj żółte, ale... czerwonego. Nie, rano miał całe klatki. Jak za 200 poszła, to znaczy, że nie była taka brzydka. Eleganckie, eleganckie. Kolego, a serio, a tamten, ile ten? Stówkę. Stówkę, nie? Ja mam tylko parkę. Parkę. Białych, ale wiedeńskich. Wszystkich 300 czy 600? 360. No tak.
Ale te przyjemniaki takie gołąbki, nie? A jak u pana latają one, czy nie? Czy woliernia? Niebo, nie? I z czym to chodzi, same, czy nie? Teraz już same. Niech się chowają. Ogląda, ogląda. Będzie oglądał, nie? Janek będzie oglądał. Janek będzie oglądał. Ładny gołąb. Co tu? Kury, kury, kury. Panowie, lecimy teraz tutaj, na tą stronę. Dobra. Zaczynamy. Ładne perłówki. Eleganckie. Jestem, jestem. Jestem. Nie wolno, znaczy, nie wolno. Kto pozwoli? Pozwolenie ma? Pyknąć? Aha, nie, został. Nie, ja pyknę ciebie, a ty mu oddaj. Ja ci oddam. Widzę już mniej w klatkach, nie? No i dobrze. Czekaj, tu pokażę, jak srebrniak powinien mieć ogon, bo ty już zrobił przyjacielu. Pokaż. Niech tego, na jakim ogonku. O, lęcik ładny. Jak taka cena takiego? 8000. Tak, stupnie. Chyba z tym. Z całą tą karmą, nie? Ale nie, ogonek ma piękny, nie? Takie same są. Co? W domu są takie same. Ja tego nie trzymam. Miałem. Takie zostawiłem do ganiania. Tak? No i dobrze. Bo to już jest za wysokie, tak? A takie, co się wiesz, odlęgnie i zostawiłem 20 par do ganiania. Dzisiaj siatkę zakładam na te. No i dobrze. Zdrówka, panowie! Najlepszego! Pozdrawiam! Będzie co oglądać. Widzicie, z normalnymi można pożartować, ponagrywać. Nawet mnie dzisiaj nagrywali. Tu mamy bociany. Bociany. Coś potrzeba? Dzisiaj darmo, można wybierać. Wybierać, ale nie idę na mnie. Co, nie ma żadnego? Nie ma. Ma pióra i nogi. Wyszwanca potrzebuje. No to umalujemy ogon. Jaki kolor? Jaki kolor? Wyszwanc? Jasny. A jasny wyszwanc, bo myślałem, że wyszwanc zwykły. Nie, nie. To co, nie ma? Nie ma, nie widzę. To z perłowego zrobimy. Żartuję. To coś, idziemy dalej, coś znajdziemy. Tu nie ma? Boty robi, tak? We szwanca znajdziemy? Słucham? We szwanca samca. Może coś jeszcze znajdę. No widzisz, zaraz znajdziemy, spod lady. To co to jest? To jest samczyk. A to samiczka wylot. Jak cenowo? 5,5 zł. To ile za metr? 100 zł. 100 zł. Ale... Taką jedzą, nie? Słucham? Taką jedzą właśnie. Dlaczego mają nie muszę? Nie, bo powiem panu, nie o to chodzi. No. Bo ta jak, taka jest ładniejsza, taka jak bursztyn, nie? No. Ale one ma glukozy dużo i... No i nie chcą jeść. Nie, jedzą, ale leją. Leją, tak. Bo glukozy dużo. Wiesz pan, co najlepsze ja daję? Przężyte. Tylko, że to jest to okrągłe, nie? Kurwa, u mnie to srają tak pięknie, a zwiki się robią, nie? Bo jak jest dużo glukozy, to leją. Ale by straszyłaś. To pana? Jaka cena? 400 zł? O, panowie, zobaczcie. Dwa piórka ma i hodowca nie wyrwał. U innego były wyrwane. Uczciwy. No tak. O, przyszedł Żyleta. Żyleta! Musisz asekurować mnie, bo tam się niektórzy burzą. Tak? No. Aleksandrę, ty? Nie, bo znowu powiedzą, że się pompują. To ładne też. To też pana? A taki neweczek ile? Który? Newek? 230. A czemu 30? Broń pan 250. A ta para? W którym meczku? Bardzo ładna. 500 zł, newek 230. A to Budapeszty? Takie. Ile ten czarny? 200 zł? Samica czy samiec? Samczyk czy samica? Samica?
Samiczka 200 zł. Co przemów? Będziemy zagramy i jedziemy. Wziąć, nie sięgać tam nic. Nie, bo ja później nie przyjdę. To nie. Ty, tam był w klatce taki na początku wiedeński bardzo ładny. Tam, mogę Szeszkowi powiedzieć. I niedrogo. No jeszcze nie gadę. Lepiej się czekać, będzie, lepiej się będzie. Masz jeszcze raz. Tam, to przyczepię. To już doszliśmy. Żółty i czerwony, fajny. Ale 50 zł. 50 zł. 50 zł? No. Co? 50. Ale tam była tylko para. Ile takie noweczki? 200. Gdzieś poszedł. Patrz, jakie ładne klatki, nie? Ale żywe, żywe, żywe. Ładne jasniaki? Przyjemne, przyjemne. Przyjemne, ale. Co? To już, no jeden lubi to, drugi to. Panie trzyma jasnych? Same jasne, proszę pana. Ale żadnego takiego. Konie, czy co? Jeszcze, no jasne, to są idzie takie gęsiorkowate już trochę dla mnie. No dobry gołem nie wynrawiasz. Dobry gołem się nie wynrawiasz. Tak, tak, ilo się jak się ma dużo. Po ile takie jaśniaki, proszę pana? Te... Od ilu? Od stówki w górę, tak? Od stówki w górę. To prawda, nie? A ta łomżyńska ile? Dwieście złotych łomżyńska. A tu ładne. Jest gołębi, panowie. Staram się teraz pomału, tu wiedeńskie siwe. Jak kosztują takie, proszę pana? Samciki, po 150. Za sztukę? Tak. 150 zł. A czym bielsze, tym droższe, tam mi goście tak powiedzą, czy nie? Nie, no, białe, ładne, to są droższe. Tylko nie ma znaczenia, jak ładnie wygląda, to i kosztuje. No, musisz tylko budowę mieć, ładne szyjkę, cieniutki, ładnie strasznić. Bardzo ładne? Bardzo ładne. Z tej linii to były wystawiane, jej rodzin. A pan tylko takie trzyma? Nie, mam i te. A wystawia pan takie gąbki? Ja nie wystawiam, od kolegi. On wystawia. A czemu pan za dużo samców? Tak, już mam resztę w parach. A jakie kolory pan ma jeszcze? Żółte, czarne i takie widynkowate i siwe. Cztery kolory. A jak i winarków nie ma pan? Nie. Ale ja już chcę zupełnie białe. Ponoć te białe to jest. Te białe ponoć to jest odpad. Tak? Tak gadają. No nie wiem, ja tego nie miałem. Ja mam parkę białych i jestem zadowolony. To ma się podobać, nie? Jak się komuś podoba, to tak. Ile takie perłowe, proszę pana? Za wszystkie? Po 100 zł. A, po 100 zł, żartuję. Jest Wiktor, tylko. Po 100 zł sztuka. Promocja. Promocja. Tu ładne, mamy kasztanki żółte. Dzwoni ktoś, odrzucimy go.
tu jaki bocian, to chyba jest z tych dużych. Nagrywam troszkę. Oglądam cię cały czas, jak na duży bocz. U mnie mały. Mały? To co, tam się ciekawe, że miałeś taki zobacz? No. 360 na razie on. 126. Nie dura to się, nie? 60. Młodzieży zaraz. No będzie trochę, ale tam szału nie będzie. Dużo nie pozwolę im. Ja się wspomniałem, że kukul mało daje. A co z tym robić? Ale, ciemny, ale teraz karma kosztuje, tak? A trzeba im dwa razy dać dobrego. Ja dopiero im otworzyłem, dopiero niosę jajka. A ja dopiero tak samo, dopiero ja tak. Mrozy tamto, a rozpód pocztowy mają na 6 młodych. Tak, pocztowe tam. Ale tak, to mi tam mówi, kurde, na okrągło, czy siedzi tam, wiesz, ja mówię, ja co mam, kurde. Chociaż się obejrzy, nie? No. Pozdrów kobite tam. Ładne konciaty, panowie, zobaczcie. Ładne perłowe. Łysy dzwoni, łysy dzwoni, łysy nie mogę odebrać. Mnie też tak opierdają. Nie, to jest 20. Górek tak na razie sobie z mały tak na razie. Ale 10 kilo mi zjedzę. Ja sypię na raz i góra. Opierdolą wszystko i... Tak, i jest koniec. Nie masz góry, nie. A rano im nie dajesz? A czym pasą? A jak pasą? Nie, też. To tak, tak po południu? Tak są nauczone. Ale jest tak nasypane, że zjedzą i na przykład jeszcze dojedzą, to mieć o drugiej, bo podziobią trochę i jeszcze o 7 do zjedzą. A na czym jest nas wszyscy kolejne? Już gąbki zmęczone. Pogoda się robi fajna. No przecież to przez kardiologa jest przepisany. A nie przepisany jest. O, cześć! Cześć kolega. Jak tam, Andrzejku? Pomału do przodu. Twoje gołąbki filmu jest? To twoje? Moje. Zaraz ci rozliczymy się. Stuwa starczy? Andrzejku, za stówę to wiesz co? Tylko facjatem nie sfilmuj, bo nie bo, nie bo on by musiał dopłacić do tego. A ja? A co? Pewnie, że tak. Ile takie bociany u ciebie, kolego? Ten? 500. 500? Ten sam czy. Tamte są miczki, tamta 150, a ta w środku 50. A do filmu mówisz, czy? To jest handel. Nie, tylko do ciebie mówię. To mnie interesuje film. Po co się śmieją z ciebie? A ja, bo to wiesz, dupki są. A taka perłówka ile u ciebie? 100. A jaśniaczek? Ten 500. Mówisz ten 500? Tak. A czym on się różni od tamtych? Oj, bardzo dużo. To jest samczyk. No, a tamten pierwszy to jest samiczka? A ta to samica jest. Ale ma lepszą główkę czy nie? To znaczy się, to zależy kto co lubi. Bo bocian prawdziwy to powinien mieć taką głowę, prostą, a nie załamaną. Ona ma jakby kostkę, nie? A ona jest taka kostkowa właśnie samica. Tak ostro to się na nich nie znam, bocian jak bocian, ale... No tu chodzi o wszystko. W jakiej walucie te 500? No na pewno nie euro. Żartuję, lepiej się pośmiał, nie? Nie, pewnie, że tak. 500 zł, kupisz mi tego?
Co? W pokoju by go trzymał. O, w pokoju. Jak to? W pokoju by go trzymał. No na pewno. A to wolierze ale, ale słuchaj, to? Ale ten kosztuje 500. Przyjedź, to, to ci pokażę za 2000. Bodziana. Co? Słyszne, bodziany mam tu. Było zainteresowania tego? Jest, co? Ile proponowali? Nie, tym akurat nie. Ale zainteresowanie bocianami... Panowie, 500 zł ten, tamte samiczki po ile? Tamta 150, a ta w środku 50. 50. I tak to wygląda. Dobra, dogramy tu. Jeszcze chcę pokazać. Zdrówka, będziesz oglądał bociany swoje. No, ja cię oglądam. To za to, że będziesz oglądał te bociany, 300 będę wracał tu. Dobra, włożysz. Nie ma problemu. Ty tak zarobisz, bo zobacz, tu 500, aha, tu 100, tu 5 dych, tamta 100. No jakiś procent musisz mieć, nie? Nie, pewnie nie da. Ale mogę... ale będę. Dobrze, będę w porządku, rozłożę ci na dwie raty to. No, dzisiaj 150. Wolałbym dzisiaj 150. No na 4, dobra. Dobra. Zaraz będę. Dobra. Tutaj są. A te też twoje? Nie. Tu panowie kupiłem samiczkę od pana. Chciał 120, ale był w porządku i dał mi za 80. Dobra, pozdrawiamy i dogrywamy, bo koledzy przyjechali po gołębia. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Pozdrawiam.